Ja, erstmal freue ich mich natürlich hier, Oczywiście, cieszę się bardzo, że mogę grać w kraju, z którego pochodzę. Nie grałem tutaj jeszcze wcześniej. Muszę powiedzieć, że członkowie mojej rodziny będą jutro też na stadionie, więc to naprawdę jest coś szczególnego. Stadion jest bardzo fajny. Jeszcze nie byłem w środku stadionu, ale dworzec wygląda bardzo fajny. I czy Polska z nami wygra? Ja myślę, że będzie ciężko, bo mamy bardzo dobrą drużynę. Polska, nie wiem, nie widziałem te ostatnie mecze, ale myślę, że będzie ciężko z nami. I no zobaczymy, może się do mistrzostwa Euro tam jakąś drużynę złapią, ale myślę, że będzie ciężko. Na boisku się gra, żeby mecz wygrać i to jutro będzie tak samo. Na boisku się wychodzi, żeby ten mecz wygrać. Ale jasne, że to jest taki mecz, co się wchodzi, jak tam hymn Polski leci, to jest też trochę, serce też polskie trochę jest i będzie, myślę, że będzie fajny mecz, fajna atmosfera, stadion będzie pełny i się cieszę na ten mecz. Ja nie byłem tutaj wcześniej, pochodzę z innego regionu Polski, ale no, ten hotel, w którym teraz jesteśmy, jest wspaniały, jak się widzi z okna hotelowego, plaże i morze, ta atmosfera jest wspaniała i myślę, że to miejsce, w którym będziemy zakwaterowani na Mistrzostwa Europy, również będzie wspaniałe. Ja oczywiście mam telewizor w domu, w którym są także polskie programy, więc śledzę ligę, w której gra moja ulubiona drużyna. Śledzę też trochę to, co dzieje się w reprezentacji narodowej. Ostatniego meczu nie widziałem, no i też w ogóle trudno powiedzieć, ponieważ jest kilku nowych graczy, także wtedy zawsze trudno ocenić to miejsce, w którym się ta reprezentacja znajduje. Ich hoffe, dass wir bis zum Euro da eine schlagkräftige Mannschaft hinkriegen, die auch mal über die Vorrunde hinauskommt. Koszulkę, że zmienię się z Peszkiem, już napisał mi SMS-a. Kto tam jest teraz najlepszy zawodnikiem, to ciężko powiedzieć. Myślę, że w ofensywie mamy dobrych piłkarzy. Kuba, Lewandowski, Peszko, to są na pewno zawodniki, co są dobre, co też w Bundeslidze grają. No i kto tam jest teraz z nich najlepszy, to ciężko powiedzieć. Dobry bramkarzów, to Polska zawsze ma, będzie powiedzieć. Peszka i Adama znam z Kolonii. Peszko też w Kolonii to samo robi. No, z nim mam dobry kontakt. Pisali mi też SMS-em i no, powiedział mi, że będzie na pewno jutro grał. No, mu odpisałem, że nie ma grać, bo i tak przegracie.